Dobry wieczór paniom, dobry wieczór panom. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Kochani, wzruszenie nie pozwala mi was ścisnąć za gardło. Chciałem powiedzieć, że jestem ogromnie wzruszony, że znowu w Chorzowskim Centrum Kultury gościmy na wyjątkowej uroczystości. Atmosfera, mam nadzieję, będzie jak najbardziej rodzinna. Nie, no nie dlatego, że na widowni siedzi sama rodzina Andrzeja. Nie, nie. Nie, dobra, to sprawdzimy od razu. Kto nie jest rodziny Andrzeja, ręka do góry? No. Kto nie jest z rodziny? Od 4-5 osób. No nie jest. No witam wobec tego. Witam wszystkich oficjalnych gości i rodziny Andrzeja. Kochani. Ja nazywam się Darek Niebudek i będę prowadził dzisiaj razem z jubilatem ten koncert, bo to będzie koncert właściwie dla rodziny i przyjaciół. To będzie jak rodzinny fajer. Słuchajcie, ten chłop skończył, wiecie, wiele skończył w tym roku? W zeszłym roku? Abrahama, słuchajcie, Pufcich, 50 lat, urodzony w 1958 roku, 18 listopada pod znakiem Skorpiona. Wszystkie skorpiony się od razu ucieszyły. Chciałem was zaprosić do wspólnej zabawy i jednocześnie poinformować, że cały koncert będzie rejestrowany przez telewizję, którą znacie dokładnie, TVS Silesia. Panie i panowie, Damy a panowie, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, bohater dzisiejszego wieczoru, dostojny jubilat obchodzący 30-lecie pracy artystycznej, chorzowianin, rodowity Andrzej Skaźnik. Witam niezwykle serdecznie, cieszę się, że tak, dużo ludzi przyszło na mój benefis, jak to, tak to się nazywa, tak? Benefis? Tak, benefis. Drodzy państwo, serdecznie chciałem wszystkich państwa przywitać, a szczególnie tych, którzy podnieśli jako moja rodzina, a więc drodzy państwo, moje dwie wspaniałe kobiety życia, czyli moją żonę i moją córę Joannę, serdecznie ich witam, witam także moich wujków, matkę chrzestną, które to są ludzie, którzy od samego początku kibicują wszystkim tym, co robię. A więc, drodzy państwo, serdecznie was witam. Kuzyna witam, wszystkich, no zresztą tu sami chyba moi kuzyni, prawda? Dobrze, żeś Andrzej nie zaczął pozdrawiać dzieci, chłopie, bo to teraz... Miałeś ten zamiar, wiesz, Andrzejku, ale... pozwól, że na początek ci złożę wyrazy serdecznego szacunku. Z całego serca, że co? Dobra, zrobię to. Nie. Darek. Nie. Tak zastanawiam się, zapraszam cię do na kanapę. Zastanawiam się, Andrzej, czym cię zaskoczyć? Już ci ludzie wszystko tam normalnie śpiewali, Geszenkiś dostawał, wiesz, wszystko już normalnie godali, a słuchaj, żaden cię chyba jeszcze w rękę nie całował, nie? Nie, tyś jest pierwszy, jako hop, oczywiście. Macie to utrwalone na taśmie? Ja. Czy mam powtórzyć? Telewizja TVS specjalnie wypoli mi to na płycie i będę się to dziennie rano puszczą. Mój Boże, a ja będę musiał wyjechać z kraju, ty. I no, że to jest telewizja satelitarna. Hej, pojada tam będzie. Drogi Andrzeju, powiedz mi, jak to jest. Wyczytaj w twojej biografii, żeś podobno już normalnie w kolebce beczał, śpiewał arię. To by dużo mogła powiedzieć moja mama, nie? Bo wiesz, no... I tak od samego urodzenia śpiewał, że w nocy nic nie przespała, nie? Ale po tym, w 78 roku, wiadomo o tym, czy mniejsza o to? No pewno, że tak, bo to był właśnie duży ten... Zacząłem współpracę z takim zespołem, który nazywał się Mniejsza o to, chorzowianini, którzy tutaj mieszkają w Chorzowie, na pewno pamiętają ten zespół, pamiętacie? Dobra, kto był batorem w tym zespole? Od razu ręka do góry. Kto wchodził do batorego do tego zespołu?
No akurat, wiesz, nie chodzili do tego zespołu, tylko bawić się przy tym zespole, a to jest zasadniczo. No czekaj, może w tym zespole ktoś grał, na przykład kolega, nie? Jakiś twój kamrat tam siedzi. No, wiesz, to była Joasia Ksol, Piotr Ksol, to było mnóstwo ludzi, bo przez ten zespół, przez ten czas, który właśnie tam brał udział jako pierw klawiszowiec, potem drum boy, jak to się nazywa. No właśnie, to chciałem powiedzieć, poruszyć ta kwestia, bo żaden nie wie, a mało kto wie, że to jest perkusista po prostu. No bębniusz, ja. Jak o tym po śląsku mówię, ja bębniusz. Nie, no dobrze, perkusista tak wtedy brzmi i patrzę, że na tę perkusję ci został ino bęben. Bęben, ja. I tu masz rację. Andrzej, a edukacja muzyczna jeszcze, powiedz mi dwa słowa. Edukacja muzyczna, chłopie. Czy to jest ważna edukacja muzyczna, chłopie? Znam takich, którzy się edukowali przez mnóstwo lat i nic nie umią. Nic z tego nie wynika. O. Ale ty masz pewnie komuś do zawdzięczenia coś, czy nie? Oj, bardzo dużo jest taki człowiek, który bardzo dużo mnie nauczył, jeżeli chodzi o sposoby aranżacji, harmonii. To jest Grzesiu Spyra, który był opiekunem naszego zespołu Mniejsza o to wtedy. I tam właśnie bardzo dużo, że się od niego nauczył, wiesz, dużo mam do zawdzięczenia człowiekowi, który uczył mnie mojego fachu, który w tej chwili wykonuję jako realizator studyjny, a więc Grzegorzowi, patrz, wyleciał mi, Grzesiowi Gutowskiemu, który właśnie uczył mnie fachu realizatora dźwięku. No i powiem ci, że dużo mnie nauczył. Dobra, 18 lat w zespole Mniejsza o to, a potem? A potem zaczęła się, różne takie kompilacje następowały, bo zacząłem właśnie współpracę z Mirkiem Szołtyskiem, jeszcze jako trapery. No i powiem ci, że nagraliśmy jeszcze wtedy, nie robiło się płyt kompaktowych, tylko kasety. Zrobiliśmy 3 kasety, które okazały się hitem na rynku. Powiedz mi, jakie kąski z tego pierwszych płyt pamiętasz? Takie, zaskakujesz mnie. Magdaleno na przykład. Był taki utwór. Moja Magdaleno. Moja Magdaleno, dźwięki gitary. Bardzo dobrze. Jeszcze był jeden medyczny temat, taki lekarski temat. O wiatrach. O czy? O wiatrach. Nie przypominam się takiego czegoś. Wiatr miłości. Ach, wiatr miłości. Toś mnie uspokoił. Powiedz mi jeszcze, znaczy tak, to my się już dowiedzieli, żeś był bębniarz. Powiedz mi jeszcze tak, podobno masz fajny pseudonim. Do ciebie najbliżsi gadają Acik. Jest to prawda? To się przyjęło wśród braci muzyków i wykonawców. Właśnie tak jakoś się to, że wszyscy mi gadają Acik. Nie Ecik, bo to jest nie, niby nie. Po śląsku Ecik, nie? No ale nie, bo Ecik po śląsku to jest Edward, no. A Acik to jest Andrzej. Widzieliście to? Teraz już wiecie, słuchajcie, do tych wszystkich, którzy tu dzisiaj przyszli na ten benefis, możecie od dzisiaj mi go dać Acik. No to dochodzimy do takiego momentu, że zajął żeś się muzyką śląską, regionalną muzyką biesiadną, folk music, jak tego tam nazywa. A to za namową takiej firmy, która właśnie jest też współproducentem tego dzisiejszego naszego programu, nazywa się firma Promuzy, pan Jan Musialik, który jest zagorzałym Ślązokiem i zawsze godał, że jak będzie robił muzykę, to ino po śląsku. I tak się stało. Właśnie w tej firmie zrobiliśmy pierwsza płyta, która nazywała się Śląskie Zwyczaje. I to już z Mirkiem Szołtyskiem jako duo trapery. Pamiętacie to? No i właśnie ten moment nadszedł, żeby już ludzie posłuchali jak śpiewów. No na pewno muzyki. Mają już dość tego beblania. Słuchajcie, ani się nie spodziewali normalnie. Słuchaj, ale jest z nami Mirek Szołtysek, też chorzowianin i jego wesołe trio. Zapraszamy. Raz. Witam Państwa bardzo serdecznie i bardzo gorąco. Szkoda, Mireczek, że nie masz tych krótkich gaci, tych białych szkarpet. One wiszą na biglu, Andrzej. Wszystko wisi na biglu, kochani. Witam jeszcze raz bardzo, bardzo gorąco, a przede wszystkim naszego dzisiejszego dostojnego jubilata. Andrzejku, cóż Ci można życzyć? Przede wszystkim zdrowia, radości z tego, co robisz. Oh, yeah. O reszcie nie powiem, bo przeżyliśmy z sobą naprawdę niejedno.
Wszystkiego dobrego. Jakbyśmy mieli napisać książkę o tym, co my razem przeżyli, naprawdę, drodzy Państwo, byłby to bestseller. Ale nie chce żadnej książki, bo już piszą byle jakie rzeczy, nie? Jeszcze książka, Andrzej, jest, musimy się wyprowadzić z Chorzowa. To jest normalne. I ten kieszeń, który my przywieźli tutaj do Ciebie, na twoje ręce, przyjmij, dlatego, że to nie byle co, bo to tysiące słów wypowiedzianych lub nie. Odgadnąć ich prawdziwą treść i myśl. Tysiące dróg i jak odnaleźć tak romo sens. Ten całki świat wyborów stawioną na drodze sto. I co? Co zrobić, by nie zbłądzić, lecz dziękować za coś dziś? Dziękować Ci za nocne łzy, za radości życia czas. Dałaś mi zrozumieć sny i odpowiedź na nie znać. Tam pośród chmur, tam jest mój wzór, to on Ciebie dać mi chciał. Więc właśnie dziś przez moje łzy podziękuję za ten dar. Pamiętą fakt twych oczu blask, to jak świetliki w leśnych snach. Ty dałaś znak, że czas rozpocząć to, co musi trwać. I tak do dziś zostało to, co miało dawno być wśród nas. Więc pozwól mi z radością wypowiedzieć jeszcze raz. Dziękować Ci za nocne łzy, za radości życia czar. Ty dałaś mi zrozumieć sny i odpowiedź na nie znać. Tam pośród chmur, tam jest mój wzór, to on Ciebie dać mi chciał. Więc właśnie dziś przez moje łzy podziękować za ten dar. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję Ci, Mileczku. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, Andrzejku. Wszystkiego dobrego. Ale wiecie co, nie puszczę Was tak bardzo. Co się tutaj robi? Jak mi fajnie. Słuchajcie, to się nakręca. Zapraszam Was serdecznie na poczęstunek. Tu proszę kawusia, jakieś ciasteczko. Ja bym chciał namówić sobie, żebyście zaśpiewali coś z Mirkiem, Andrzej. Ze dwie frazy, albo jedna fraza.
z Duo Traperów coś. Tak a kapella, tak zaimprowizować. Chłopie. Nie, oba robią takie miny, oby normalnie. Słuchajcie, a mam recht, albo nie? Dobra, powiedzieli, że teraz nie, dopiero po kołoczu. Nie wiem, co tam mają w tym kołoczu, ale ja trochę rozumiem. Ej, a propos domowej atmosfery. No. Fire, nie? Twój Abraham i jubileusz 30-lecia pracy artystycznej. Słuchaj, tam siedzi twoja Grażynka. Ja muszę ją teraz zastąpić i polać ci kawa. Kawa. Chcesz kawa? Bardzo chętnie ja. No, w życiu bym nie przypuszczał, że pan Niebudek będzie mi na kawa nalewał. Słuchaj, daj się pozór, bo ci naleję na spodnie. Super, dziękuję ci, Dareczku. O, wystarczy. A śmietana ty chcesz? Nie, bez śmietanki opija czorno zawsze, wiesz, i gorzko. Słuchaj, a Asia też tu jest? Też jest. Ona też z tobą śpiewała trochę, nie? Też śpiewała. Pierwszy raz ze mną zaśpiewała w płycie, która była nagrana na święta, zresztą z Mirkiem. Właśnie to była pastorałka kolędowa. No i właśnie w tych pastorałkach także moja córka wzięła udział i to był ostatni raz, który wzięła udział, nie podała się na ojca. A wiele miała lot wtedy? Wtedy miała lot chyba 11 albo 12. Mój Boże, i wtedy się od razu wystraszyła i nie chciała być... No ja. Dobra, powiedz mi potem, jak żeście się rozstali, a wielaście lot byli z Mirkiem w tym Duo Trapery? W Duo Trapery my byli 6 lot, Pramirek? 5, no. 5 lot. Podobno miłość po 7, ale nie wiem, o co to chodzi. No wiesz... Słuchaj, Andrzejko, powiedz mi jeszcze taką rzecz. Rozstaliście się z Mirkiem i potem co, byłeś bezrobotny albo jak? Nie no chłopie, nie mógł być bezrobotny. Od razu szukał kogoś innego i wiesz, jako że pracował jak w studiu, to przewijali się tam różnie. Spotkał jak się z gościem, który nazywał się Bogdan i do tego Szula. I razem stworzyli mnie zespół Bajery. Słuchaj, właśnie chciałem zapytać o tę nazwę, bo Duo Traper rozumie. Wiesz, dwóch traperów, czy początki śpiewania normalnie regionalnego śląskiego, to takie traperskie to było, nie? A czemu od razu potem z bajerami? Ale to nie jest kuli tego, że bajery, wiesz, Bawaria, czy tego, od bajerowania. Od bajerowania, to właśnie no. tego się spodziewał. Bogdan to jest taki gist, że szkoda gadać. Ha! Umi bajerować straszliwie. No dobra, no to słuchaj, to zapraszamy na scenę wobec tego. Bogdan Szula, Angelika Szula, czyli zespół Bajery. Bajery. No więc, witamy. Bogdan, sorry, że ci od razu, że powiesz dwa słowa, od razu powiem, że dementujemy. Ta dziełcha czorno to jest ta sama, co z nim śpiewała w tym teledysku. Tak jest. Ona wtedy jeszcze była małym chłopczykiem, blondynkiem. A teraz patrzcie, to jest normalnie richtig dziełcha, nie? Bo ja mu mi kilka, Dareczku. I to nie jest twoja lipsta, no to jest, powiedzmy szczerze... Ja. Sam robiłem. Znaczy, tak mi go dają. Ja czasami zagbiera blondynka, rozczorno, wiecie. Kochani, ale w sumie tutaj u Andrzejka 30 lat, szmat czasu, muszę wam powiedzieć, 30 lat działalności muzycznej. I kochani, swoje najlepsze lata oczywiście Andrzej spędził, kaj? W bajerach. No, proszę, całe 7 lat my się z nim męczyli. Czyli go tak, że miłość 7 lat trwa, nie? 7 lat, a potem jak dobre małżeństwo, nie? Moja już 20 lat siedzi i nic. Ale Andrzejku, Andrzej napisał do bajerów pełno, kupa muzyki, pełno piosenek, ale jest jedna piosenka, o której na pewno wszyscy ją znocie, wszyscy ją śpiewacie, bo Andrzejku, to nie jest ino twoja piosenka, nie jest nasza piosenka, ale to jest przede wszystkim pioseneczka tutaj wszystkich gości, wszystkich, którzy przyszli nas słuchać, tych, którzy nas słuchają. Powiem ci, że ta piosenka doczekała się już dwóch wersji językowych, jest śpiewana po niemiecku i po francusku. I tu już wielkie brawa do tego, kochani. A powiedzcie nam jeszcze, o jaka piosenka chodzi? Czernista róża, Andrzej, widziałeś. Brawo, ja bych... widownia, słuchajcie, jakby był jakiś konkurs, to już byście mieli nagrody. Jedna nutka i no by my tu zagrali, też by wiedzieli. Andrzejku, ja bym... Mogę się zaśpiewać z wami? Ja właśnie chciał to prosić, żebyś do nas tutaj dołączył, jak to kiedyś bywało. Jak to było pora lot tymu jeszcze, bo to chyba niedawno jeszcze w sumie. Niedawno. Jeszcze prawie, że świeżo, prawie świeżo. Jeszcze nasz mantlik poprzedni wisi u mnie na wierchu. Umie też. No. A więc Andrzejku, zapraszamy cię do nas. Wielkie brawa do Andrzeja. Kochani, Bajery, Andrzej Skaźnik i oczywiście cała publiczność. Śpiewamy Czernisto Róża.
Piękne to dni przeszłych pół świata, jak mą tak żyć? Róża na sercu, od ciebie mą, w nim wszystkie moje wspomnienia są. Siedzę przy oknie i zaglądam w dal. Łoczy mi łzawią, bo serce mi stał. Niech moja róża podpowie ci, że mocno tęsknia i wylewa. Cielista róża, symbol miłości, niesie wspomnienia naszej młodości. Choć płatki łzami zroszone mo, budzi nadzieję uczuciem gro, budzi nadzieję uczuciem gro. Cielista róża, symbol miłości, niesie wspomnienia naszej młodości. I choć daleko płynie ta pieśń, nie do zapomnieć, że czegoś tam gdzieś, nie do zapomnieć, że czegoś tam gdzieś. Niesie wspomnienia ręka w górę naszej młodości. Kolebimy się. Choć płatkiem łzami zroszone mo, budzi nadzieję uczuciem gro, budzi nadzieję uczuciem gro. Gro. Ciernisto róża, symbol miłości, niesie wspomnienia naszej młodości. I choć daleko płynie ta pieśń, nie do zapomnieć, że czegoś tam gdzieś, nie do zapomnieć, że czegoś tam gdzieś. Wskaźnik. Wielkie brawa. A tekst do tego oczywiście napisał Bogdan Szuna. I bajerują jak za dawnych lat. Kochani, Andrzejku, 30 los tego 7 lot, najlepsze 7 los bajerami. Na pamiątkę, Andrzejku, mamy do ciebie taki specjalny mikrofon, po którym się bardzo lekko śpiewa. Jo. Wielkie brawa do Andrzejka. Tak, co za następne 30 lot za siebie spotkamy, kochani. Wszystkiego co najlepsze, Andrzejku. Będzie lowo. Słuchajcie, dzięki wam serdecznie. Niezły bajery. Bogdan, Angela i Artur. Dziękuję serdecznie. Zespół bajery. Słuchajcie. Zapraszam do stołu. No właśnie. Właśnie zapraszam serdecznie. My to specjalnie narychtowali taki długi obrus, żeby wam nóg nie było widać. Znaczy się, żeby nie było widać to... No. Czym tam smarują te nogi, nie? No w każdym razie, ja się trochę wzruszył, wiesz, bo ja pamiętam,
koncerty, wiesz, Kaś tam wygrali różne, zapowiadał już wtedy. I rzeczywiście wszyscy śpiewali to Róża Miłości. No wiesz, ja się już bał lodówka otworzyć, żeby mi nie zagrało. Był taki okres, że wiesz, gdzie byś nie otworzył, czy Radio Opole, czy Radio Katowice, czy Radio Piekary, czy wiesz, wszystkie telewizje, kiedy mieli ten teledysk, to wszystko to grało. No. Super, ja się trochę przestraszył, ci dadzą na pamiątka te miłości cierniuste róże, ale na szczęście dostał porządny geszynk. Słuchaj, ale wiesz co, tak, chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że można ręka fajna, wiesz, do weryfikacji. W wieku 10 lat, 10 lat miała cera, czy 11, jak to było? 11. 11, zweryfikowałeś, że nie będzie artystką. Nie, to ona sama zweryfikowała, wiesz, poszła innym torem zupełnie. Wiesz. Popatrzyła na twoja kariera, powiedziała nie. Nie, nie chcę takiego czegoś. Na pewno nie będę bebnistką. Brawo do Asi. I słuchaj, ale chciałem powiedzieć o Angelice. Angelika miała wiele lat, jak żeś pierwszy raz z nią chyba śpiewał. 9 lat, kiedy zaśpiewała pierwszy utwór. Słuchaj. To właśnie Angelika miała 9 lat, kiedy pierwszy raz się z nią spotkał. No. Tak patrzę na nią, to musiało pora lat temu być. Słuchaj, ale powiem ci, rzeczywiście to jest niemożliwe. 9 lat miała i już zaczęła śpiewać. A na tym teledysku, co wszyscy myśleli, że ona tam ze 20, to miała wtedy z 15, nie? No chyba ja. Dobra, skończyła się epoka bajerów, bajerowania. No, skończyła się. Była traperska epoka, była epoka bajerowania, a potem co? Bo byłeś bezrobotny albo jak? No nie no, chłopie, no jak ja mogę być bezrobotny? No, nie ma takiej możliwości, nie ma takiej opcji w ogóle, żeby mógł żyć bez muzyki. Zresztą to najlepiej może powiedzieć moja żona, wiesz? Ona już na pewno tej muzyki powyżej dziurek w uszach, ale wiesz co, nic nie godą, a wprost przeciwnie, bardzo mnie wspiera w tym wszystkim. Nie, ja wiem, też tam ciebie. No i tak się złożyło, że wiesz, byli wolni tacy dwaj artyści, którzy kiedyś tworzyli zespół For You. Akurat tak się złożyło, że... For You to po śląsku jest co to znaczy, bo jest Gorol ten. Po śląsku? Dla ciebie. Bo to jako Richtig śląsko nazwa. Dla ciebie. A. Albo do ciebie, ja? Do ciebie, dobra. No. Dobra, dobrze, to się czegoś uczy człowiek całe no życie. No wiesz, jeżeli z Kieleckiego, to musisz się długo jeszcze uczyć. No i co? No i wiesz... I się rozwalał kapela For You, ja? No, rozpadła się kapela For You. Ale tyś rozwalał? Nie, no coś ty. Po prostu, wiesz, tak się złożyło, że zostali bez pracy. No i zaproponowali, jako że ja też był wolny, zaproponowali mi współpracę. I, tak. Potem był wolny, wolny, szybki, szybki, wolny. No, wolny, wolny, szybki, szybki, wolny. I wiesz, jako że ja był ten nowy w tej kapeli, nie? To powstała kapela New For You. Ja jest ten New, a oni są te For You, nie? Kochani, i 2 lata już, że jest w kapeli New For You. No to ty się pewnie nie spodziewasz. Ani się nie spodziewasz, że oni no, są. Nie, na pewno się tego nie spodziewasz. Jest Jadzia i Antoś. For You, a z Andrzejem Skaźnikiem New For You. Witam was niezwykle serdecznie. A już mów. Dobry wieczór państwu. Witamy państwa bardzo gorąco. Witamy cię, Andrzejku. Witam. Ja się muszę stanąć, bo widzicie, że tak samo wyglądają jak ja. To nie jest przypadek, że macie tak samo uleczenie. No ja mam troszkę mniejszy brzuch. Podzi, no obróćcie, no podzi. Kto? Słuchajcie. Dobra. Nie, czekaj, stójcie. Widownia jak na rzymskim tym. Słuchajcie, jak pokażecie na ta strona, to będzie znaczy, że większy brzuch ma Antoś, a jak na ta strona, to znaczy, że większy ma Andrzej, dobrze? Wiesz co, domyśl się, spokój. Moi drodzy, pozwolicie sobie, że tak familiarnie się do mojego beneficjenta zwrócę. Ma wielkie serce do muzyki, ma wielkie serce dla ludzi. Doświadczyliśmy tego z Antkiem. I dla nas też. Przygarnął nas środki dwie. Dobrze nam to wyszło i na zdrowie, raczej i na urodę, nie i na piosenki. Serdecznie ci, Andrzeju, dziękujemy. Dajemy takie wielkie serce z piernika. Podobno piernik to zdrowe, bardzo pyszne ciasto. Miej takie... Cały czas. Ciasto, i ciasto na kawa. Tylko serce oczywiście. Na kawa potem przyjdziemy. Żona patrzy. Andrzejku, poczekaj. Aj, czekaj. Odłóż sobie to serduszko pięknie, fajnie, tak, odłóż. Co, Andrzejku, ja wiem, że lubisz wszelkiego rodzaju narzędzia, wiesz? Lubię. Motki tego i inne rzeczy. Słuchaj, mamy taki specjalny klucz do ciebie, wiesz? Taki klucz wiolinowy, proszę bardzo. Żeby cię... Prywatny Oscar dla niego. Prowadził do następnego jubileuszu, proszę bardzo. Całowa się nie, będziemy wody spoleć. Dziękuję bardzo. No i co? Trzeba by było zaśpiewać troszeczkę naszej historii. Co nas,
jak to się stało, że właściwie znaleźliśmy się w zespole New For You. A więc uwaga, piosenka, którą na pewno pomożecie nam śpiewać w refrenie. Na nasze pytanie, kto dzisiaj dla was gra, a wy odpowiadacie New For You, okej? Okay? A więc New For You, jedziemy! New For You. New For You. Kto dzisiaj dla was gra? New For You. Hity nowe i sprzed lat. New For You. Los nie rzucał byle gdzie. Spotykały różne sprawy mnie. Czasem miałem już wszystkiego dosyć. Odwiedziłem każdy kąt. Chciałem nawet już wyjechać stąd, by szczęśliwych latek swoich dożyć. Nie wiem jak to stało się, wielkie szczęście dziś spotkało mnie, bo mam dobrych wokół mnie przyjaciół. Razem z nimi w New For You pozostanę właśnie tu, by radość wszystkim dać. Uwaga! Kto dzisiaj dla was gra? New For You. Hity nowe i sprzed lat. New For You. Kto dzisiaj dla was gra? New For You. Hity nowe i sprzed lat. New For You. Tu i ówdzie grało się, bo muzyka zawsze bawi mnie. Naszych fanów zawsze było dużo. Gdy gitarę w ręku mam i solówki na niej pięknie gram, wtedy cieszy się już moja dusza. Śpiewać zawsze mi się chce, wśród przyjaciół dobrze czuję się. Ważne jest, by panowała zgoda. Razem z nimi w New For You pozostanę właśnie tu, by radość wszystkim dać. Kto dzisiaj dla was gra? New For You. Hity nowe i sprzed lat. New For You. Kto dzisiaj dla was gra? New For You. Hity nowe i sprzed lat. New For You. Przemierzyłam cały świat przez ostatnich moje parę lat. Los mnie nigdy w życiu nie rozpieszczał. Kawiarnianych świateł blask, obce twarze aż poranka wrzask. Razem z mą tęsknotą się wymieszał. Powróciłam, gdzie mój dom, gdzie rodzina i przyjaciół tłum. Czeka, żebym znowu z nimi w New For You pozostanę właśnie tu, by radość wszystkim dać. Uwaga! Kto dzisiaj dla was gra? New For You. Hity nowe i sprzed lat. New For You. Kto dzisiaj dla was gra? New For You. Hity nowe i sprzed lat. New For You. Dziękuję wam, kochani. Zapraszamy do naszego stołu tutaj. New For You. Jadzia Kubik, Antoś Lechowski, Tonik i Andrzej Skaźnik. Ale super. I oni się, czy tam hity nowe są coś tam? Hity nowe i sprzed lat, wiesz. Bo to... Ale co, hity nowe to co? To jest hity nowego tam. No. Jak hity, to... A, hity nowe, szlagry. No hity, szlagry. A, no, to rozumiem. Jakiś tyje ciemny, opie. Andrzej. Przecież godą po polskiemu chyba, nie? Hity, nie? Andrzej, bo będą musieli to wyciąć, co ci zaraz robię. Nie, słuchajcie, nie, no, jest gościem, to muszę prowadzić, bo to po prostu potem mu na klubie, no już. Słuchaj, masz taki fajny nowy gibis, Andrzej, szkoda, wiesz? No wiedział, że mi coś powie, no. Ja byłem 100% pewny. No. Ale powiem ci, że to jest inozemsta. Wiecie czemu?
Zemsta to Fredry napisał. Ja. A ja dopisał dalszy ciąg. Wiecie czemu? Ja wam powiem czemu. Wiecie czemu? Kiedyś, tak, zaprosiłem Andrzeja do studia TVS-u na Lista Śląskich Szlagierów. Siedzimy, Andrzej wchodzi, ja był wtedy po zmianie imidżu. Tyle co, że przyjechał... Miał fryzurę na plastusia. Zresztą widzieliście to też, nie? Jeszcze raz powiesz to słowo plastuś, to zobaczysz. Zobaczysz dopiero. Plastuś. To jeszcze nic, wiecie. Pojechaliśmy potem na koncert w Opolu, w Okrąglaku i wiedziałem, że mogę Geburstag, nie? To było parę dni po tym. Panie, wszystkim Abraham... w Okrąglaku powiedział, że ja już mam 50 lat. No głupio. Czekaj, Andrzej, czekaj. Ja wiem, czemu nie, bo tam Grażyny nie było. On myślał, że tam... Dobra. Ale słuchajcie, jego o tym, że mogę Geburstag, że Abrahama i tak dalej. Wszyscy śpiewają 100 lat. Normalnie on tak popatrzył na mnie. Widzę, że pierdoła. Słuchajcie, powiedział do mnie, zaraz będziemy śpiewać. Czekaj, czekaj. Patrz, oni leją poza kolejnością tam. Zaprosimy wobec tego zespół z paniówek B.A.R. Chodźcie. Eronie, Bronek, ty przecież ty na trąbce grożeni na kwiatkę. Witam was serdecznie. Słuchajcie, AKS Genek. Loska. On kiedy dzwonił. Co? Zaś go to przez telefon? Nie. Ja, no... To jest wkręcone przez TVST. Genek! Nie, słuchajcie, to może wszyscy go zawołamy, ja? Dobra. Uwaga, wszyscy! Genek! 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 Dobra, skądź już ta gotka, ja bierz ten mikrofon. Genek, proszę cię. Genek, Loska, zrób nam ta łaska i skądź Loska ta gotka, wiesz? Kto dzwonił? Coś. Nie gorszcie się, nie gorszcie. Moja dzwoniła. A tak. Co? No pytała się o Andrzeja. Że co? Że zazdrowia? No ja się pytała o mnie. Jak wygląda? Jutro ją odwiedza, wiesz? No wiesz, co i powiedział. Co? Ujrzałem pierwszy siwy włos na jego skroni. Kolejny pierdoła, no. A mógł jak powiedzieć, że nie jedyn. Ale kozała cię, Andrzejku, pozdrowić i te kwiotki ona do ciebie wybierała, bo ona cię lubi. Ale wszystkiego... Do... Genek, a nie kozała cię dać kusika, nie? Nie? Nie, ale Darka też kozała pozdrowić, Darka. Andrzejku, wszystkiego dobrego. Spotkaliśmy się, szanowni państwo, 5 lat temu w Radzionkowie na 25-leciu. No. Andrzej, jeżeliś mały... I przez 5 lat się do mnie w ogóle nie odzywał. Przepraszam. Bo dochodził do siebie. Nadrobia to, Andrzejku. Dochodził do siebie. Ja. No, Andrzej, jeżeli chodzi o wzrost, to jest no, malutki, ale... No widzicie przecież, no. Siadaj, Andrzej. Ale muzycznie, Andrzej, rośniesz. Przez te 5 lat zajrzeć urosł i tego ci życzę. Rośnij dalej. Chodzi mi o muzykę. Brawo, dużo Andrzeja. Dzięki ci i twojemu zespołowi. Andrzejku, ciesz się życiem. Dziękujemy za współpracę z tobą. Szkodowski Centrum. Nie zawsze słoneczko świeci nam, nie zawsze szczęśliwy jest twój dom, nie zawsze na wszystko masz gotowy lek, nie zawsze zmienisz czasu bieg. Ciesz się życiem, póki je możesz, pogonim kupisz, za żonę grosz. Nie cenne to, co świeci się, a to, co w sobie możesz. Ciesz się życiem, póki je możesz, pogonim kupisz, za żonę grosz. A najważniejsza szczęścia nić, to po prostu być. Bogatym może być, nie każdy w dostatku może żyć, nie każdy robota może dzisiaj mieć, nie każdy dostał co chce. Ciesz się życiem, póki je możesz, bo go nie kupisz za żonę grosz. Niecenne to, co świeci się, a to, co w sobie możesz. Cieszę się życiem, póki
przyjdzie z wszystkim się rady dość. Nie wszędzie serdecznie, tyż witają cię. Nie wszędzie dobrze czujesz się. Ciesz się życiem, póki je możesz, bo go nie kupisz za żaden grosz. Nie cenne to, co świeci się, a to, co w sobie możesz. Ciesz się życiem, póki je możesz, bo go nie kupisz za żaden grosz. A najważniejsza szczęścia nić to po prostu być. Dziękujemy bardzo, dziękujemy, dziękujemy. Wszystkiego dobrego, Andrzeju, na następne lata. Również dzięki wam, dobrzy ludzie. Zaproszę was na poczęstunek. Siedźcie się, pojedźcie się kołocza, a o naszym zdrowiu też pamiętajcie. No. Tak jest. No, Andrzej się rozkręciło, zrobił się niezły fajer. Widzisz, jakie przesłanie. Ciesz się życiem, póki je możesz. To jest recht. No ciesz się życiem, póki je możesz, bo jak tu przyjdzie następna kapela, to wiesz, to nie wiadomo, co będzie z tym życiem. Matusz. No. Słuchaj, a propos powiem ci tak, że siedlimy już do kwaśnicy, potem my poszli do baru. A teraz poczytamy się Echo Pruszkowa. Echo Pruszkowa, to co ty sam opowiadasz? Echo Pruszkowa. Oni by się obrazili w ogóle, jakbyś tak zapowiedział. Czemu? Jak to możesz Echo Pruszkowa zapowiedzieć? To jest, według nich, to jest nie tak, jak ty to zapowiadasz. Mogają? No dobra, czekaj, ale czekaj, no Pruszków to jest Pruszków, nie? No Pruszków. Ale nie ten Pruszków, o czym ty zaś myślisz, o jakichś mafiach taka bądź. Cicho by. Ja myślę, że ty się po prostu ustawił dobrze w życiu, wiesz? Że z Pruszkowem dobrze czynię. Nie, chłopie, to jest Pruszków koło Opola. A ten Pruszków, nie, to no. Są porządni ludzie. No, ale ty się tak fajnie nazywał i podobno mafia tam już też zajrzała. Bo się poczuli jak u siebie. Ale drodzy państwo, muszę ich zapowiedzieć tak, jak się faktycznie nazywają. Uwaga, przed państwem Proska Werecho! Z Opolskiego. Macie. Czekaj, to... O, jest. Już. To ta mafia spod Warszawy mi tutaj tak kombinuje. No właśnie. Szanowny jubilacie, drogi Andrzeju, pozwól, że złożymy ci życzenia rymowane, od serca przez nas napisane. Nasz jubilacie, stuknęło trochę lat, zmienił nam się świat, lecz twe melodie reprezentują cię godnie. Rozbrzmiewają wokoło i już robi się wesoło. Balsamem są dla duszy i ciała. Niejedna już para przy nich tańcowała. Dlatego teraz dzięki wielkie ci składamy, a po cichu na nowe szlagiery czekamy. Życzymy ci zdrowia wiele, niech Bóg w opiece cię ma i setki dożyć da. Tego składa ci Proska Werecho i wierni słuchacze z całej Opolszczyzny. Dziękuję wam bardzo. Wow. Dziękuję. A uzupełnieniem, Andrzeju, niech będzie piosenka skomponowana przez ciebie dla nas pod tytułem Kochani Rodzice. Zapraszam. Coraz więcej je, wiem, że przyniósł je czas. Kilka siwych włosów też
srebrzy się na twej skroni, ale uśmiech i głos nie zmienią się nic, nie taki jaki był. Kochani moi rodzice, dziś podziękować chcę wam za pracę, trud, poświęcenie, za wychowanie nos. Kochani moi rodzice, dziś podziękować chcę wam za wasze noce nieprzespane, przeżyte w troskach dni. Na wóz dziś, kochani rodzice, serce raduje się, Bogu dziękować chcę za to, że wóz mi dał. Kochani moi rodzice, dziś podziękować chcę wam za pracę, trud, poświęcenie, za wychowanie nos. Kochani moi rodzice, dziś podziękować chcę wam za wasze noce nieprzespane, przeżyte w troskach dni. Kochaną mamo, dziś chcę ci podziękować za twoje noce nieprzespane i przeżyte w troskach dni. Kochany mój papo, ją też chcę ci dziś podziękować za pracę, trud, poświęcenie i wychowanie nos. Kochani moi rodzice, dziś podziękować chcę wam za pracę, trud, poświęcenie, za wychowanie nos. Kochani moi rodzice, dziś podziękować chcę wam za wasze noce nieprzespane, przeżyte w troskach dni. Ja tak, nie szczypia tego, wiesz? Nie, ty polos, nie szczypia tego, bo tak zawiszcza, że ci śpiewają, że ty chcesz coś zaśpiewać. Poważnie! Ja. A da się tego słuchać? Ale ja wiem, że Ślązoki są bardzo odważne. Popatrz, żaden nie pitnął, wszyscy zostali. Wszyscy zostali. Dobra, ale wiesz co, ja poproszę o pomoc moje dwie koleżanki, frelki z Śląskiego Koncertu Życzeń, czyli Kornelia Maroszek i Justyna Gawlik. Zaraz się zapraszam. A teraz, ponieważ... Teraz będzie koncert życzeń, ja? Ja. My łączymy dwa programy i trzy strony świata, to zaśpiewamy tak. Po polsku, po śląsku i po czesku jeszcze. Tańcuj, tańcuj, wykrócaj. A mamy z tym wspomnienie takie, że my to właśnie nagrywali na ogródkach u Andrzeja. Andrzejku, dla ciebie. To się go do naranczu. Dajcie pozór! Ciałchy piszczą!
tańcuj, wybijaj, wybijaj, no kaklok, łomijaj, łomijaj, dobry kaklok, na zima, na zima, jak ci wezmą pierzyna, pierzyna. Kożuch! Przysiopce i modziura, weczopce, weczopce, od wieczora do rana, we wodzie po kolana, kolana. Cygon, cygonka, cygonka, miała piękno koronka, koronka. A cygonka, cygana, cygana, brała choby barana, barana. Prosi o rynka, o rynka. Jak mi ona wróżyła, wróżyła, to mi jeszcze coś dzina, coś dzina, dzina. I teraz uwaga! Wszystkie chopy piszą! Tańcuj, tańcuj, wykrucaj, wykrucaj, lewni pecku, nie zrzucaj, nie zrzucaj, dobra piecka, na zimu, nie ma każdy pierzyno, pierzyno. Kożuch! Silna grupa pod wezwaniem TVS-u, Kola, Jula i Darek. Dziękuję wam serdecznie. Dziękuję moc. To był koniec, panie Hauranek. To był już koniec. A siedniecie się z nami, nie? Runie, takie fajne frele. Oczywiście, że se siedniemy. To się cieszymy. Dareczku, a ja cię nie wypuszczę, nie moczę. Czekaj, ja się muszę dychnąć. Wiesz, wiele kosztuje udawanie młodszego. Dobra, ale ja się siedzę za stołem, a wy powiedzcie, to dalej będzie śpiewać. Tak jest. Szanowni Państwo, kolejno kapela, którą chciałem przedstawić w tak dostojnym towarzystwie, aż się krympuje teraz, nie? Bo takie gwiazdy telewizyjne, a ja są takie no wiecie kto. I tak ci nie dorastamy do pięć, Andrzejku. Do pięć ci nie dorastamy. Dobra, dobra. Duże brawa! Szanowni Państwo, kolejno kapela, to właściwie rodziła się ta płyta w różnych właśnie sytuacjach. Czasami ja do nich jeździł, czasami oni do mnie jeździli. I tak powstała płyta, która naprawdę jest bardzo fajna, melodyjna, melancholijna, można nawet powiedzieć. A wykonuje ją grupa Metrum. Serdecznie zapraszamy. Teresa, Marek. Wow. No widzisz, godołek, ino się straci, zaraz się coś pokopie. Śpiewali ci, śpiewali, że ma anioł stróż być przy siebie, ja? Widzisz, nie gorszy Andrzej, takiego, że się zasłużył, na takiego anioła stróża się zasłużył, gorola, wiesz? Musiał się coś nabroić. Słuchaj, ale zapłacisz mi za to dwa feniki. Całe dwa. Całe dwa, bo to będą goście z Opolskiego, czyli duo Feniks, dwa feniki. No widzisz, Krystyna, o tej godzinie już Waldek. Po prostu nie widzę.
Krista i Waldek. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Piernisto róża, symbol miłości. I witamy pięknie naszego jubilata. Jubilat, nie wiem, czy ty wiesz, ale u nas na Opolu to ty masz ksywa ciernisto róża. No widać. Ale bez kolców. No nie wiem, jakieś małe kolce tu są, słuchaj. I my ci chcieli ten symbol podarować, wiesz, z taką trzydziestką. I chcieliśmy ci życzyć, żeby te twoje nowe hity były jeszcze większe jak ta ciernisto róża. A ta trzydziestka, żeby zamieniła się w pięćdziesiątkę. Albo i w setkę. Tyś bym się tego życzył. A czego ci jeszcze, Andrzejku, życzymy, to my ci to wyśpiewamy. Życzenia dla ciebie. Kalendarz ma kartek wiele, ta jedna tylko dla ciebie. I róże stojące w wazonie dla ciebie są. Życzenia płynące z nieba niech trafią do twego serca. Proszę więc dziś przyjmij je. Życzę miłości niech trwa i nigdy nie zmienia się. Życzę radości, co ma być znów kolejnym dniem. I niechaj twój anioł stróż stoi u twoich drzwi. Po wszystkie dni. Ten dzień jest tylko raz w roku, tęcza w porannej rosie, w strumieniu płynącej rzeki odbija się. Nie spełnią się wszystkie życzenia, zostaną na całe wieki. Proszę więc dziś przyjmij je. Życzę niech trwa i nigdy nie zmienia się. Życzę radości, co ma być znów kolejnym dniem. I niechaj twój anioł stróż stoi u twoich drzwi. Po wszystkie dni. Życzę miłości niech trwa i nigdy nie zmienia się. Życzę radości, co ma być znów kolejnym dniem. I niechaj twój anioł stróż stoi u twoich drzwi. Teraz się już nie pomyla. Duo Felix, Krystyna i Waldek. Dziękuję serdecznie. Oczywiście zapraszam was tutaj do stolika. Anioł stróż, kajżeś jest, bo zaś coś pofyrtola. Nie, już idę. Nic się nie bój. Nic się nie bój. Zaj. Fajne te kołycze, wiesz? W to piek Grażynka. No. Ale trochę za dużo spirytusu dolewa. Wierzę w ciebie, wiesz? Dosz rady. Poradza. Słuchaj, teraz wystąpią tacy goście, z którymi też współpracujesz jakiś czas. Niby duet, a kwartet. Ja nie wiem, bo oni są z Chorzowa, to może tutaj zdążyć lepiej. No właśnie, nie wiem, czemu oni się nazywają duo. Jakich jest czterech. Właśnie nie wiem. Ja już wiem, to wszystko z kuli tego kołacza z tym gorzą. Podwójnie widzę. A może.
Słuchaj, ale wiesz co, też myślę tak, wiesz, że Ela robi w magistracie tutaj, nie? W Urzędzie Miasta. To może z kuli tych podatków. Ja nie wiem. Wiesz co, może nie wnikujmy już, nie? Zapraszamy na scenę. Właśnie, ale sobie nie mogę ich podpaść, bo przyjdą z nudel kulą i idą na kulę. Nie, lepiej, żeby nie. Znosz Ela z telewizji, nie? Duo Karo! Ela, Stefan, Kamila i Ania. Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie, gorąco. Witamy dostojnego jubilata. I Andrzejku, my Tobie życzymy dużo zdrowia, bo talentu to on ma tyle, że starczy na kolejne 30 lat. I tak jest, stola, życzymy wszystkiego dobrego. Słuchajcie Państwo drodzy, Andrzejek to jest taka kopalnia muzycznych pomysłów. Jeden z takich pomysłów jego chcemy Państwu zaprezentować, a jest ta piosenka Życie krótko trwa. Zapraszam. Jak miłość zbliża się do moich drzwi i życie znów ma sens, gdy jesteś blisko, czuję się jak w niebie. Dobrze pamiętam to, jak pierwszy raz spotkałam siebie i już wiedziałam, że całe życie spędzić z tobą. Bo życie nasze przecież krótko trwa, musisz doceniać je każdego dnia i czekać wciąż cierpliwie, bo szczęście już za chwilę zamieszka w naszych sercach. Bo życie nasze przecież krótko trwa, musisz doceniać je każdego dnia i czekaj wciąż cierpliwie, bo szczęście już za chwilę zapuka do twych drzwi. Cały świat w szalonym tempie nam się zmienia i ciągle czasu brak, za mało śpimy, tracimy swe marzenia. Kochany, przytul mnie, bo miłość zwalnia rozpędzony czas. W twoich ramionach do końca świata zostać z tobą chcę. Bo życie nasze przecież krótko trwa, musisz doceniać je każdego dnia i czekać wciąż cierpliwie, bo szczęście już za chwilę zamieszka w naszych sercach. Bo życie nasze przecież krótko trwa, musisz doceniać je każdego dnia i czekać wciąż cierpliwie, bo szczęście już za chwilę zapuka do twych drzwi. Przecież krótko trwa, musisz doceniać je każdego dnia i czekać wciąż cierpliwie, bo szczęście już za chwilę zamieszka w naszych sercach. Bo życie nasze przecież krótko trwa, musisz doceniać je każdego dnia.
Stefan Witkowski, duet Karo. Pięknie, dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Również dziękuję. Ania i Kamila, dwie miski. Dwie miski, to wiecie co? Andrzej, co? Przerwa głosowy. Do widzenia. Nie, oczywiście serdecznie was zapraszamy tutaj do stolika. Kochani, to bardzo ładnie. Słuchaj, tylko moim zdaniem ten tytuł to brzmi jak jakieś ostrzeżenie. Chyba ja. Właśnie nie wiem, co to znaczyło. No ale dobra. Życie krótko trwa, zaśpiewał duet Karo, a teraz twój ulubiony zespół coś go wywołał za wcześnie. No, już chciał, żeby wcześniej zaśpiewali, no widzisz, no nie wyszło. Nie pozwoliłeś mi. Słuchaj, tam jest kolejność, wiesz? Tam raja, wszyscy stoją, żeby ci tu wejść na scenę. No rozumiem, no. Wiesz, wszyscy patrzą na te kołocz na stole, jak znikł w takim tempie. No ale drodzy państwo, to już teraz, no już się teraz na pewno nie pomyla. Teresa, Marek, Krzysztof, czyli Metrum. Serdecznie państwa witamy, bardzo serdecznie. Witamy serdecznie. Drogi Andrzeju nasz, drogi beneficjancie, życzymy ci wszystkiego, wszystkiego co naj. No przede wszystkim dużo, dużo hitów. Tak co by no mnie osiadł na laurach. Co byś jeszcze więcej pisał? No wiesz, jakby tam miał takie natchnienia, jak sam tańcowały, to wiesz, by napisał, a pisał. Andrzejku, i żeby na twojej drodze zawsze stanęły osoby przyjazne tobie. Tego ci życzy zespół Metrum. Dziękuję ci bardzo. I myślimy, Andrzejku, że z nami zaśpiewasz piosenkę teraz. Piosenka, którą... Zaproszamy cię do wspólnego śpiewania. Zaraz zaśpiewamy. A z tą piosenką, proszę państwa, to jest taka historia, ponieważ ten utwór Andrzej napisał dla siebie. No tak. A ale... ja go tak wydębiłam, wyprosiłam. Ale Teresa, powiedz szczerze, boś napisała słowa do tej piosenki w końcu. No, ja, Andrzej, słuchaj. Andrzej... Bez mojej zgody napisała tekst. No ale... i co, żeś miał zrobić, nie? Ale no chwilę. Andrzej puścił mi piękną muzykę, proszę państwa. Tak mnie zachwyciła, natchnęła, że napisałam tekst. I go trzymałam. I po roku czasu wyprosiłam u Andrzeja. Zgodził się. I dzisiaj mam przyjemność zaśpiewać mu tą piosenkę. I całe szczęście. Te piękne chwile. Metrum! A państwo się śpiewają z nami. Oczy twe mówią do mnie co dnia. W ich odbiciu moja twarz. Czasem, gdy jest ci smutno albo źle, ty wiesz, że jestem tu. W myślach swych całuję cię. Blask.
niech ta chwila w nas trwa. Dziś dziękuję Ci za Twą miłość, za ten dar. Te piękne chwile, one tylko nasze są. Spojrzenia, czuły gest, Ty Teresa, Marek, za te piękne chwile. Dziękujemy Państwu. I Krzysiu Proszek na trąbce. Krzysiu, pięknie tańczysz. Serdecznie dziękujemy i oczywiście zapraszamy do naszego tutaj stołu na poczęstunek. To były piękne chwile, naprawdę. Bardzo piękne. Wspaniały, romantyczny utwór, prawda? Piękny. Słuchajcie, naprawdę fajnie. A teraz, drogi Andrzeju... Właściwie nie wiem, jak zapowiedzieć kolejnego wykonawcę, bo on się dziwnie nazywał. Ri czy Rio? To znaczy się, kto to ma być? Jo? Czy Ri? Ri. Io. Czyli Rio. Ach, Rio! Słuchaj, to jest jedyny przykład, że my z Richardem, z tego zespołu, my Gorole Skieleskiego rozprawiamy się po śląsku. I to całkiem poprawnie, prawda? Zespół Rio! Zapraszamy. Ryszard, Iwona i Krzysztof Krawczyk. Krzysztof i bez jaj, naprawdę. Z nimi występuje Krzysztof Krawczyk. Dobry wieczór Państwu. Mosz Ausweis. Witam Cię. Andrzejku, chcieliśmy na Twoje ręce złożyć życzenia wszystkiego, co najlepsze. I powiem Ci tak, niechaj Twoja wina nigdy nie przemijo. Tego życzy Tobie z serca zespół Rio. Dziękuję bardzo. Andrzejku. Z Wami się nie wyda ściską przecież, nie? A zaśpiewamy Ci piosenka, do której Ty żeś też troszeczkę ręka przyłożył. Popełniłeś aranżacja. I jest to piosenka o mojej życiowej nieudolności. Śląsko Gwara. Zaczyno się na G. Na kopalni rzecharową, a to gruba jest. Za to Gieltak rzekł dostową, Gieltak też na G. Za to Gieltak rzekł dostową, Gieltak też na G. Gibis giska na Gelinder, ale to jest nic. Nie jest Richard, a tu każdy goro. Zaś
inny tobie burstak i zaś mumy gie. Dużo dostał, rzek prezentów, prezent gieszynk to. Jako to była litera, to już każdy zno. Jako to była litera, to już każdy zno. Gibis giska na gelinder, ale to jest nic. Nie jest Richard, a tu każdy goro. Krzysztof Krawczyk. Śląski Gorol, Gorol Śląski, tak go dają mi, ale mnie to nie zawodzą, bo nie zły. Śląski Gorol Riadni ze Furio. Dziękujemy serdecznie i zaproszymy oczywiście tutaj na fajny kafe, jakiś cian ciacho, a pod stołem nie wiem, co tam znajdziecie. Pod stołem już puste okładki są. Tyś tam siedział. Ja. Ach, zespół Rio do czadu. Fajnie było, nie? Pięknie, panie słuchajcie, musicie się trochę się poruszać. No, ja myślał, że staniecie trochę, zrobić jakiś kołobrzeg. No. Zrobicie potem, ja? Dobra, dobra, zrobię. Ale słuchaj, teraz będzie okazja, żeby się tutaj zreflektowała nasza widownia, bo wystąpi Dziążka z Keną, za się zetknął już jak miała 9 latek. Nieszczęście. Słuchaj, nieszczęście, bo już to jest drugi przypadek. Angelika też ma 9. Więcej nie gadaj, bo przyjdzie sam CBA, ty. Aha. CBA czy żona? Powiedz. Powiem. I miała 9 latek, z mamą i z tatą jeździli zawsze wszędzie tam, gdzie występował nasz duet, duo Trapery. I zawsze na każdym koncercie dali mi coś tam zaśpiewać. I od tego czasu zaczęła się jej kariera wokalno na estradach naszych śląskich. Dziążka Kero nie śpiewa w ogóle po polsku. I nawet nie ma zamiaru śpiewać po polsku. Bito Ślązora, Klaudia Chwałka! Wow. Witam bardzo serdecznie. 9-letnia dziołcha to była, wiecie? Była kiedyś. Leci czas, Andrzej, leci. I o też serdeczne podziękowania za to, co pan do mnie zrobił, za to wszystko i składam ten skromny bukiecik róż i piosenka Wiara w ludzi. Dzięki ci. Teraz, słuchajcie, ale to musicie pomóc Klaudii. Ja proponuję, żebyśmy się teraz tak wszyscy chycili pod ręce. I uwaga, teraz będzie na lewo, na prawo, a Klaudia śpiewa Wiara w ludzi. Życie tak szybko mów toczy się. Nie wiesz, co spotka ciebie. Ważne jest, aby dla innych żyć, bo może za późno być, bo wiara w ludzi potrzebno by. Nadzieja wzbudzić i otrzeć łzy. I w góra! Wstawamy! To do tych ludzi robimy kołobrzeg! Piosenka jest. I w góra!
mają serce i mają swój gest. Dopóki jeszcze jest taki ktoś nieobojętny na innych los i wiesz, że może też pomóc ci, to świat nie będzie aż taki zły. Dopóki jeszcze jest taki ktoś nieobojętny na innych los i wiesz, że może też pomóc ci, to świat nie będzie aż taki zły. I teraz się dychnijcie. I choć na świecie szerzy się zło, za dużo zmartwień nie jeden z nas ma. Za dużo smutku, a za mało łez. Bo nie na wszystko lekarstwo jest. Każdy z nas może też zrobić coś, by szczęście też mógł mieć ktoś. Bo wiara w ludzi potrzebna by, nadzieja wzbudzić i otrzeć łzy. To do tych ludzi piosenka jest, co mają serce i mają swój gest. Dopóki jeszcze jest taki ktoś nieobojętny na innych los i wiesz, że może też pomóc ci, to świat nie będzie aż taki zły. Dopóki jeszcze jest taki ktoś nieobojętny na innych los i wiesz, że może też pomóc ci, to świat nie będzie aż taki zły. Dziękuję pięknie. Śląsko! Britney Spears! Klaudia Kwołka! I oczywiście zaproszamy cię na poczęstunek, prawda? Lelka, nie uciekaj. Ale fajnie się cię robi. No, ale mnie ta Krysia zmęczyła. Ja wam powiem tak, jest jego anioł stróż musza, dobra. A to już tak jak gołocie, a? Andrzej, masz tam te tabletki w kapsi? Masz w kapsi tabletka? Mam. Słuchaj, to i odwróca uwaga, a ty łykaj. Dobra, jest przeszło. Ale muszę wam powiedzieć, słuchajcie, bo normalnie jesteście są lepsi niż koło brzegu. Ty, ja jest zdania, jest tu, wiem, że to jest prezydent od te... Słuchaj, ja jest zdania, że ten Chorzów powinien żądać dostępu do morza. No dobra, Andrzejku, i teraz takie fajne karlusy przyjdą. Całkiem fajne. Normalnie ich jest trzech. Miało być ich trzech, ale ostatni organista nie dostał urlopu od Faroża. No właśnie. Miało być trzech, ale jeden nie rósł i jest dwóch Ślązoków. Czyli Łukasz i Michał, a zespół nazywa się... Muzykanty! Witamy wszystkich. Ale nie koszcie mi tańcować. Andrzeju, spokojnie. W tym twoim wielkim jubileuszowym dniu w imieniu zespołu Muzykanty i nieobecnego Łukasza Szołtyska życzymy ci wszystkiego dobrego. Składamy bukiet wdzięczności za to, co robisz i liczymy, że twoja działalność artystyczna będzie trwała przynajmniej jeszcze 30 lat. Tego z głębi serca ci życzymy. Myślę, że zaproszeni goście i widzowie TVS-u też. Wydzielało. Żeby, moi drodzy, nie było tak, że my przyszli z pustą ręką, to prezent do ciebie, Andrzeju, stoi na parkingu. Aż się boję. Kiedy auto mam umyć? Z noto. 30 lat na scenie, moi drodzy. Nie zaskoczy go nic. Moi drodzy, z racji tego, że Andrzej jest tak jakby ojcem
wielu piosenek śląskich. My dedykujemy mu piosenkę Dziękuję Ci, Tato. Już od bajtla mieć za ręka mocno trzymo. Robisz ciężko, bych miał wszystko to, co czas. Kiedy potrzebuję rady, zawsześ blisko. Więc zaśpiewam tobie, tato, piosnka ta. Dziękuję ci, tato, za wszystkie te dni. Kej zawsze był przy mnie, gdy w oczach miał łzy. Chcę z głębi serca dziś obiecać ci, gdyby da już ojcy, chcę być taki jak ty. Że chcę ze szterową, więc przepraszam. Ty od zawsze mi pomogłeś spełnić sny. Wciąż mam w pamięci, jak na gruba idziesz Staszo, by zarobić w pocie czoła mną na chleb. Dziękuję ci, tato, za wszystkie te dni. Kej zawsze był przy mnie, gdy w oczach miał łzy. Chcę z głębi serca dziś obiecać ci, gdyby da już ojcy, chcę być taki jak ty. Dziękuję ci, tato, za wszystkie te dni. Kej zawsze był przy mnie, gdy w oczach miał łzy. Chcę z głębi serca dziś obiecać ci, gdyby da już ojcy, chcę być taki jak ty. Jak ty. Ludzie, Asia, bracia ci jest do dni. Serdecznie was zapraszam na poczęstunek oczywiście. No dobra, ale my się bawimy dalej, ja? Bawimy się! Teraz dwie moje koleżanki, czyli Jula i Kola, Justyna Gawlik i Kornelia Maroszek ze Śląskiego Koncertu Życzeń, zaśpiewają piosenkę, ale ja się chciał prosić, Andrzej, żebyś ty przeczytał ten tytuł. Ale nie, mam wadliwe bryle. Czytaj tytuł. Cyt, cyt! Dobrze, dobrze, bo na próbie przeczytał zupełnie inaczej. Kola i Jula! Drodzy Państwo, chciałam powiedzieć, że nasza piękna przygoda pod tytułem Współpraca z Andrzejkiem zaczęła się zupełnie niedawno, bo minionego lata. Dlatego jest nam tym bardziej miło i naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwe, że zostałyśmy zaproszone do współudziału w tym koncercie i znajdujemy się wśród takich wspaniałych artystów estrady śląskiej. Andrzejku, przyjmij od nas najserdeczniejsze życzenia. Życzymy ci dużo, dużo zdrówka, wszelkiej pomyślności, radości, słoneczka na każdy nadchodzący dzień, no i coraz to większych sukcesów zawodowych. Dziękuję wam bardzo. Cześć, ja nie wiem, ja się muszę...
potem ty chciałeś jak spytać, co to za przygoda zaczęła się w latem. Ale o tym cyt. Drodzy Państwo, zaśpiewamy dla Państwa bardzo popularną, ludową piosenkę, którą właśnie dla nas zaaranżował Andrzej. Cyt, cyt. Nocka szumiała, nocka wołała, ciepła nocka go z domu wygnała. Otwórz dziewczę drzwi, matka, ojciec śpi, ojciec, matka śpi, otwórz dziewczę. Ojciec śpi, obudzi się, będzie zły. Syp, syp, szczekną psy, będą plotki w całej wsi. Jasiu, nie zwlekaj, ojciec idzie, uciekaj. A z rana, pięknie ubrana, Kornelia Marusz. Dziękujemy bardzo. Dziękuję wam serdecznie. Bardzo. Oczywiście zapraszam na poczęstu. Tak? Bardzo dziękujemy. Zapraszamy do stołu. Tak, nie wiem, czy to wypadło powiedzieć, ale to jest piosenka o naszych dwóch producentach. Jeden się nazywa Tyc, a drugi ma na imię Janek. No, kochani, a teraz nadejszła wiekopomna chwila. Nie płacz. Nie płacz, kiedy odjadę. Słuchajcie, nie, bardzo poważny moment. Bardzo proszę do nas na estradę prezydenta Chorzowa, pana Joachima Otte. Tą bliższą drogą, tak. No i to bardzo specjalny, wyjątkowy punkt programu. Mianowicie zostanie wręczony naszemu jubileatowi okazjonalny medal dla zasłużonych ludzi kultury miasta Chorzowa.
z wizerunkiem Teodora Kalidego w awersie. Dyplom i medal wręczy pierwszy prezydent. Tak, zaznaczam, tak już, bardzo tak? Proszę. Widzę, że w asyście skromnego tu pana dyrektora Antosia Sobczyka. Zapraszam cię, Antosiu, tutaj przy boku pana prezydenta. Moi drodzy, słychać mnie. O, panie Darku, pan już właściwie wszystko powiedział, a to trzeba było niespodzianką zrobić, bo wieczór był bardzo bogaty, a to chcieliśmy go jeszcze wzbogacić. Przede wszystkim tą informacją, dobra, że... to my to cofnymy. Jeszcze raz. Niech pan sięgnie, a ja tak. Tak. Więc ja chciałem państwa wzbogacić informacją, że prezydent miasta postanowił uhonorować Andrzeja Skaźnika w uznaniu jego zasług, wieloletnich zasług dla kultury muzycznej Chorzowa, kultury muzycznej regionu, prestiżowym medalem za zasługi, medal imienia Teodora Kalidego. To jest pierwsza informacja. Proszę o klaski dla pana Andrzeja Skaźnika. Moi drodzy, i teraz właśnie chciałem wzbogacić pana Andrzeja Skaźnika tym medalem właśnie i chciałem mu ten medal przekazać. To jest piękny medal, można go sobie na meblościance położyć. Nie wiem, ma pan w domu meblościankę? Jeszcze mam. No to bardzo proszę, piękny medal, proszę zobaczyć. Z najlepszymi życzeniami, długich lat jeszcze twórczych i w zdrowiu, i w szczęściu, i miłości. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo serdecznie. Proszę podziękować prezydentowi miasta. Prezydent Chorzowa, a teraz jeszcze pan dyrektor Antoni Sobczyk. Szanowny drogi Andrzeju, przepraszam, że ja tak po koleżeńsku zwracam się do naszego wybitnego artysty. Znamy się i przyjaźnimy wiele lat. Również chcemy cię w imieniu wszystkich pracowników Chorzowskiego Centrum Kultury podziękować za to, co zrobiłeś. Życzymy, żebyś zrobił jeszcze więcej dla śląskiej kultury, dla rozśpiewania nas wszystkich. Poprawiasz nam po prostu dobry nastrój. I takie małe życzenie również od przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta w Chorzowie, Ryszarda Sadłonia, aby przyszły Sylwester był również z twoim udziałem. Bo na pewno będzie to nasz śląski. Wszystkiego dobrego dla Andrzeja. Dołącza się HCK. Czekaj, Antoś. Czekaj, słuchajcie. Nie będziecie tańczyć z jubilatem? Wszyscy chcieli tańczyć, oni nie chcą. Nie wiem czemu. Może Richard Sadłoń wyjdzie. Nie, też nie będziesz tańczył, nie. Dobrze. Kochani, proponuję teraz, słuchajcie, teraz pod dowództwem tego pana, dobrze? Może pan zadrygować tym 100 lat. Słuchajcie, nie, bo to, nie, słuchajcie, proszę was, wstawamy wszyscy. Wszyscy wstawamy. Słuchajcie, i tak jest czasami. Uwaga, na 3-4. 3-4. Sto lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje nam. Niech żyje nam. Andrzej Skaźnik. Dziękujemy serdecznie, panie prezydencie. Dziękuję, panie dyrektorze. Dzięki, Antosiu. Kochani, nadeszła taka chwila, że teraz wszyscy śpiewali do tej pory dla jubilata, a teraz kiedy my chcieli poprosić, ja, szlugnij się, opie. To z wrażenia, wiesz? I się nie krzyw, bo my powiedzieli, że to jest kawa, ty. Słuchajcie, teraz taki moment jest, że osobiście sam jubilat zadedykuje wam parę utworów. Zapraszamy serdecznie, proszę, gromkimi brawami Andrzej Skaźnik. Pierwszy utwór jest o znamiennym tytule To już 30 lat. To już 30 lat, tak drodzy państwo, ale żeby to mogło zaistnieć, to ja poproszę tutaj do mnie moich kolegów i koleżanki z zespołu New For You, żeby mi pomogli. Antoś! Pomożemy. I Jadzia. Drodzy państwo, to już 30 lat. Sam, czy wierzyć w to, czy nie? Przeleciał czas,
przeminął jak we śnie. Wiele pięknych dni jeszcze jest przede mną. Jak Bóg da, jak Bóg da. Nie wiem sam, czy płakać, czy się śmiać. Nie jest źle, bo ciągle chcę się grać. Choć trzeba iść pod wiatr, życie wciąż swój urok ma. Urok ma. To już 30 lat w sercu mu zagra. To już 30 lat przygoda wciąż trwa. To już 30 lat, tyle wspomnień mam. Przepięknych 30 lat przynoszę radość wam. To już 30 lat w sercu mu zagra. To już 30 lat przygoda wciąż trwa. To już 30 lat, tyle wspomnień mam. Przepięknych 30 lat przynoszę radość wam. Teraz wiem, że przyjaźń po to jest, by konie kraść i beczkę soli zjeść. Choć tak mało was, zawsze ktoś pomoże. Gdy jest źle, gdy jest źle. Teraz wiem, co dla mnie wartość ma. Zdarza się, przegrałem raz czy dwa. Do celu dojdzie ten, kto jak ja swą drogę zna. Drogę zna. To już 30 lat w sercu mu zagra. To już 30 lat przygoda wciąż trwa. To już 30 lat, tyle wspomnień mam. Przepięknych 30 lat przynoszę radość wam. To już 30 lat w sercu mu zagra. To już 30 lat przygoda wciąż trwa. To już 30 lat, tyle wspomnień mam. Przepięknych 30 lat przynoszę radość wam. I oby jak najdłużej, Andrzeju. No i czekamy następne 30. No i drodzy państwo, to co teraz będziecie słyszeć jest namiastką płyty, która miała ukazać się właśnie na mój jubileusz. Niestety moje zdrowie nie pozwoliło mi dokończyć tej płyty, dlatego tylko tych 5 utworów dzisiaj mogę wam zaprezentować, a mogę obiecać także, że ta płyta okaże się już na wiosnę. A więc drodzy państwo, z tejże płyty to jest po prostu rock and roll. Świat i wciąż kręci nas, do życia daje chęć. Nigdy nie ustanie gitarowe granie, więc kołysz się do rytmu i kręć.
choć nie każdy lubi, to każdy go zna. Już mi krzyżyków minęło pięć. Jest zawsze zbuntowany, młody i kochany, więc baw się szary i kręć. To właśnie rock and roll, wciąż rock and roll, po prostu rock and roll. Nasz rock and roll, ten stary rock and roll, to rock and roll, zadziorny rock, rock. Nasz rock and roll, bo to jest rock and roll, po prostu rock and roll. Zwariowany stary, ale ciągle jary, więc kołysz się do rytmu i kręć. Rock and roll, po prostu rock and roll. Kiedy gra gitara, fruwa marynara, to ma się do życia chęć. Lat, kołyszy mnie rok, nie zmieniać się jak ja. Nie dba o maniery, aż do bólu szczery, dlatego ciągle dobrze się mam. Kopa ma takiego, że działa raz dwa, wystarczy chwila albo dwie. I możesz nie mieć chęci, ostro cię nakręci, pod sufit uniesie cię. To właśnie rock and roll, wciąż rock and roll, po prostu rock and roll. Nasz rock and roll, ten stary rock and roll, to rock and roll, zadziorny rock, rock. Nasz rock and roll, bo to jest rock and roll, po prostu rock and roll. Zwariowany stary, ale ciągle jary, więc kołysz się do rytmu i kręć. Rock and roll, po prostu rock and roll. Kiedy gra gitara, fruwa marynara, to ma się do życia chęć. A teraz uwaga, ktoś pokaże, co potrafi. To właśnie rock and roll, wciąż rock and roll, po prostu rock and roll. Nasz rock and roll, ten stary rock and roll, to rock and roll, zadziorny rock, rock. Nasz rock and roll, bo to jest rock and roll, po prostu rock and roll. Zwariowany stary, ale ciągle jary, więc kołysz się do rytmu i kręć. Rock and roll, po prostu rock and roll. Kiedy gra gitara, fruwa marynara, to ma się do życia chęć. Kiedy gra gitara, fruwa marynara, to ma się do życia chęć. Kiedy gra gitara, fruwa marynara, to ma się do życia chęć. To było tak żwawo. Drodzy Państwo, jak Państwo wiecie, kiedyś wydałem płytę, która nosiła tytuł Romantycznie. Dalej jestem romantykiem. I drodzy Państwo, popełniłem kolejny utwór, w którym pomagają mi moi koledzy. Po prostu... Wiesz co, nawet nic nie powiem, po prostu zagramy. Co mam, wystarczy już. Łudziłem się, że cię znam, tak było, no cóż. Jestem.
jesteś tuż obok za szkłem, co dzieli nas jak cienki lód. Brak mi nadziei, bo wiem, nie stanie się cud. Nie połączy mi ognia i wody i nic więcej nie zdarzy się. Nie zakwitną różane ogrody, już teraz wiem. Te noce i dni to za mało. Żyć i nie mów, że kochasz mnie. Pękła ostatnia nić, to za mało by żyć. Moja miłość to nic, dziś widzę, że to za mało by żyć. A kiedy śpisz obok mnie spokojna, tak. Kto inny jest w twoim śnie? Na pewno nie ja. Patrzę na ciebie i wiem, na pewno już mam tego dość. Nie chcę żyć obok jak dzień, jak obcy ci ktoś. Jestem ogniem, a ty jesteś lodem. To, co było, skończyło się. Miłość znikła gdzieś jak kamień w wodę. Już nie ma jestem noce i dni. To za mało. Oczy zimne jak ty, za mało by żyć. I nie mów, że kochasz mnie. Pękła ostatnia nić, to za mało by żyć. Moja miłość to nic, dziś widzę, że to za mało by żyć. Prawda, że piękne? To za mało, żeby żyć. Andrzej, powiedz coś.
Dziękuję pięknie. Mów, mów na twój dzień. Czekamy. Oblasków dla Andrzeja dzisiaj mało, mało. Więcej, proszę. Więcej. Szanowni Państwo, pozwólcie, że kolejną piosenkę zadedykuję moim dwóm wspaniałym kobietom, czyli mojej małżonce Grażynie i mojej córce Asi. Strzała Amora. Los wiedzie nas dokąd chce, rolę wyznacza nam. I gdybym nie spotkał cię, zostałbym sam. Do siebie znów się śmieję, bo znowu mam nadzieję. Wiem, że jesteś ty i chcesz ze mną być. Czuję się, jakbym cię znał od zawsze już cały czas. Łaskawy los szansę dał mi jeszcze raz. I zobacz, co się dzieje, z radości wprost szaleję. Tulić pragnę cię, to wszystko, co chcę. Gdy strzała mora mknie, by serca połączyć dwa. Nie próbuj uchylić się, to nic nie da i tak. Gdy strzała mora mknie, bo ciebie już drogę znam. I wszędzie dosięgnie cię, będziesz płonąć jak ja. Ta miłość spotkała mnie jak nagły szczęścia wód. Gdy byłem prawie na dnie, zdarzył się cud. Dziś sam się z tego śmieję, lecz zaraz poważnieję, bo nie każdy ma tak dobrze jak ja. Kochać się można nieraz, amor ma wiele strzał. Lecz w końcu odnalazł nas i radość dał. Wierzymy mocno w siebie, ty we mnie, a ja w ciebie. Wszystko uda się, ty chcesz i ja chcę. Gdy strzała mora mknie, by serca połączyć dwa. Nie próbuj uchylić się, to nic nie da i tak. Gdy strzała mora mknie, bo ciebie już drogę znam. I wszędzie dosięgnie cię, będziesz płonąć jak ja. Gdy strzała mora mknie, by serca połączyć dwa. Nie próbuj uchylić się, to nic nie da i tak. Gdy strzała mora mknie, bo ciebie już drogę znam. I wszędzie dosięgnie cię, będziesz płonąć jak ja. Szanowni Państwo, 16 stycznia 2009 przejdzie do historii jako wyjątkowe święto 30-lecia pracy artystycznej Andrzeja Skaźnika. Najbardziej płodnego, rozchwytywanego kompozytora i aranżera. Moment, moment, panie Andrzeju, moment, moment. Kompozytor, aranżer, instrumentalista i
Realizator nagrań, chorzowianin Andrzej Skaźnik, zaczyna od dziś nową epokę. Drogi Andrzeju, te skromne wyrazy wdzięczności i sympatii są od przyjaciół, współpracowników ze Śląskiej Estrady i od rodziny. A teraz jeszcze dwa słowa od dziewczyny. Drodzy Państwo, w imieniu firmy Box Music i firmy Promus ten kosz składamy na ręce beneficjanta. Andrzejku, przyjmij. Dziękuję bardzo. Andrzej, słuchajcie, wiecie, 30 lat pracy artystycznej, on ma już fowcich normalnie. Ludzi. Ja. Ale wiesz, dziękuję co? Bardzo. Wyprostował się. Ale wiesz co, Andrzej, ale od rodziny żeś dostał jeszcze większy. No właśnie, to jest od mojej kochanej rodzinki, to której serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim Państwu, że zechcieliście przybyć na ten mój benefis i że chcieliście wysłuchać tego wszystkiego, co mam do powiedzenia przez te 30 lat. Jeszcze raz wielkie dzięki. Kochani, myślę, że wszyscy teraz staniemy i z głębi serca zaśpiewamy ten nieśmiertelny hymn 100 lat z najlepszymi życzeniami, Andrzejku, na nowej artystycznej części życia, ale i też w życiu prywatnym wszystkiego najlepszego. 100 lat niech żyje nam, 100 lat, 100 lat niech żyje nam, jeszcze raz, niech żyje nam, niech żyje nam. Gorzko. Nie ta impreza na jazdzie. Kochani, dziękuję Wam za obecność w Chorzowskim Centrum Kultury. Dziękuję za fantastyczną atmosferę, którą tworzyliście razem z nami. Bydźcie z nami, patrzcie na TVS i wspierajcie SMS-ami i dobrym słowem naszych wykonawców ze Śląskiej Estrady, działających przy liście Śląskich Szlagierów Telewizji Silesia i przy Śląskim Koncercie Życzeń. Kochani, dzięki Wam serdeczne i jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku. A Andrzej Skaźnik ze swoją nową formacją New For You, to jest najnowsze New chyba, będzie bis, kiedy Blues Brothers gra. I tym utworem kończymy nasz fajer. Wszyscy się bawimy, wszyscy śpiewamy, wszyscy tańcujemy, a? Dzięki serdecznie. Zapraszamy. Kiedy Blues Brothers gra, jedziemy, hej! Kapelusze, totalny luz do przodu z dnia na dzień. Te ciemne okulary, w kieszeni $2, a w sercu dniem i nocą pulsujący rytmem blues. Ja wiem, nie każdy czuje bluesa. Ja wiem, nie każdy bluesa zna. Lecz mnie to zawsze rusza, raduje mi się dusza, gdy słyszę, jak Blues Brothers dla nas gra. Kiedy Blues Brothers gra, to taki power ma. Nie próbuj nawet oprzeć się, bo tańca porwę cię. W kolanach poczuj luz, gdy słyszysz rytmem blues. Kiedy Blues Brothers gra, to taki power. Gdy do tańca ciągnie cię Blues Brothers i szalony rytmem blues. Bo każdy ma
czasami dosyć życia. Nie raz, nie dwa przydarza się to nam. Wystarczy parę nutek i znika cały smutek. Gdy z płyty do mnie płynie zwariowany rytmem blues. Ja wiem, że się radość wam udziela. Ja wiem, bo on tyle siły ma. Czy wtorek, czy niedziela, nie zawsze raz wesela. I tam, czy gdy blues brothers dla mnie gra. Kiedy blues brothers gra, to taki power ma. Nie próbuj nawet oprzeć się, bo tańce porwę cię. W kolanach poczuj luz, gdy słyszysz rytmem blues. Kiedy blues brothers gra, to taki power ma. Nie opieraj się, gdy na tańca ciągnie cię. Blues brothers i szalony rytmem blues. Solo! Serdecznie dziękujemy wszystkim artystom! Mirosław Sołtysek i Wesołe Trio! Zespół Bajery! New for you! Kwaśnica Bavarian Show! Zespół! Kiedy blues brothers gra, to taki power ma. Nie próbuj nawet oprzeć się, bo tańce porwę cię. W kolana poczuj luz, gdy słyszysz rytmem blues. Kiedy blues brothers gra, to taki power ma. Nie opieraj się, gdy do tańca wciągnie cię. Blues brothers i szalony rytmem blues. I jeszcze raz podziękujemy wszystkim wykonawcom. Mirosław Sołtysek i Wesołe Trio. Dziękujemy serdecznie. Zespół Bajery. Dzięki ci Bogdan i całej grupie. New for you. Jadziu Antku, dziękuję. Kwaśnica Bavarian Show. Zespół i Artur, dziękujemy. B.A.R. Gienek ze swoją świtą, dziękuję. Proskauer Echo. Klaudia, Heniek, Hubert. Dziękuję bardzo. Piekarskie Trio! Alois, Marian i Andrzej, dziękuję. Kornelia Maroszek i Justyna Gawlik. Bardzo dziękuję. Duo Fenix, dwa Feniki. Krystyna i Waldemar. Dziękuję bardzo. Duet Karo. Duet Karo, czyli czworo, dziękuję bardzo. Zespół Metrum. Teresa, Marek, Krzysztof, dziękuję. Zespół Rio! Rich Rio! Rysiek ze swoją świtą. Klaudia Chwołka! Nasza śląsko-księżniczka, jak to go dają. I zespół Muzykanty! Dzięki wam, Łukasz Mijał! Kochani... To czekaj, bo też chcę komuś podziękować. Dziękuję za gościna w Chorzowskim Centrum Kultury. Jeszcze raz dziękujemy naszym producentom, Bogdanowi Tycowi, firmie Vox Music i Janowi Musialikowi, tak. Firmie Promus, telewizji TVS Silesia. No i co? I to wszystko. A ja nie nazywam się Damian Cholecki. Czekaj. Serdecznie dziękuję za współprowadzenie tego programu wspaniałemu Darkowi Niemudek. Brawo! Dzięki. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy serdecznie. Dobranoc. Darek, od dzisiaj nie wyrzucą telewizora, jak cię obejrza w telewizji. Dziękujemy serdecznie i dobranoc państwu.